Dobrze, to bardzo proszę, żeby pan tam czujnie się z nami komunikował. Dobrze, ja tu słyszę wszystko i widzę, tylko nie wiem coś, bo jestem trochę w drodze. Jasne, Darek Kowalczyk, tak? Dojeżdżam do domu, ale coś dobrze. Mi się chce. Proszę szanownych państwa, informuję, że 6 kwietnia bieżącego roku wpłynął wniosek grupy 8 radnych Rady Powiatu o zwołanie sesji z porządkiem, który za chwilę odczytam. Natomiast chciałabym prosić, jeśli jest z nami pan mecenas Ukowiak, który chciałby teraz kilka zdań powiedzieć, zanim rozpoczniemy obrady. Czy pan jest z nami, panie Ukowiak? Halo, halo? Minutkę czekamy na pana mecenasa. Dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Otóż ja tylko gwoli formalności minutkę zabiorę odnośnie procedury zwołania dzisiejszej sesji. Grupa 8 radnych podpisanych oczywiście z imienia nazwiska złożyła do pani przewodniczącej wniosek o zwołanie sesji zwyczajnej Rady Powiatu, wskazując podstawę prawną ze statutu naszego powiatu tomaszowskiego. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że sesję zwyczajną to zwołuje przewodnicząca Rady zgodnie z trybem ustalonym w uchwale. Czyli jak macie państwo kalendarium swoich obrad sesji, to zwołuje sesję zwyczajną przewodnicząca Rady. Ja odczytuję intencje tej grupy 8 radnych jako zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo tu jest dalej w treści wskazane, że w terminie 7 dni, aby ta sesja się odbyła, czyli stricte jest to wypełnienie znamion wynikających z przesłanek z artykułu 15 ustęp 7, na tym, gdzie na wniosek co najmniej grupy 1/4 ustawowego składu Rady przewodnicząca obowiązana jest zwołać sesję. Także chciałbym państwu jeszcze tylko, państwu radnym, gwoli informacji. Państwo nie macie obowiązku ustawowego wskazywania podstaw prawnych zwoływania, wnioskowania o zwołanie sesji tych nadzwyczajnych. No, jeżeli już chcecie państwo wskazywać tę podstawę prawną, no to prosimy bardzo o zweryfikowanie tylko, gdyż mówię jeszcze raz, sesję zwyczajną zwołuje, to jest uprawnienie tylko i wyłącznie przewodniczącej Rady bądź osoby przez nią upoważnione, jeżeli nie jest obecna albo nie może tej sesji zwołać. Natomiast to, co państwo zawnioskowaliście, to jest stricte wypełnienie znamion o zwołanie sesji nadzwyczajnej. To tyle. Dziękuję bardzo i przepraszam. Bardzo dziękuję. A zatem proszę państwa, po tym krótkim wyjaśnieniu, aczkolwiek nikt z państwa wnioskodawców nie wnosił do Biura Rady żadnych zapytań w tym zakresie, to taka była intencja biura prawnego, żeby o tym państwa radnych poinformować. Czy w tej sprawie pan radny Mariusz Strzępek chciał zabrać głos? Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo proszę. Miałem, ponieważ ja również ten wniosek podpisałem, to jedną z intencji było to, by zakończyć proceder zwoływania sesji nadzwyczajnych po prostu co miesiąc. Jakby tutaj miał być to sygnał do zarządu powiatu o to, żeby procedować uchwały w normalnym przyjętym dotąd trybie. To jest pierwsza rzecz. Druga to nie uzurpujemy sobie uprawnień do zwoływania sesji, bo to oczywiście pani Wacława Bąk jako przewodnicząca ma to uprawnienie. Natomiast moim zdaniem nic nie stoi na szkodzie, byśmy o taką sesję wnioskowali. Ale faktycznie tam nie czytałem tej podstawy prawnej do końca. Natomiast no, myślę, że radni zawsze mają możliwość wnioskowania o zwołanie sesji w takim czy innym trybie. Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba nie ma potrzeby, żebyśmy teraz rozwijali ten temat, szanowni państwo. Przystępujemy do procedowania, a zatem przedstawiam państwu porządek dzisiejszych obrad.
Punkt pierwszy, otwarcie 35. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołów z obrad 32., 33. i 34. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Informacja starosty powiatu tomaszowskiego o sytuacji pandemicznej w powiecie tomaszowskim. Punkt szósty. Informacja starosty powiatu tomaszowskiego o stanie infrastruktury drogowej, obiektów mostowych oraz o trwających remontach dróg na terenie powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszów Mazowiecki. Punkt siódmy. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt ósmy, sprawy różne. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad 35. sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. A zatem przystępujemy, proszę Państwa, do procedowania. Pozwólcie Państwo, że powitam wszystkich, którzy są obecni na dzisiejszym posiedzeniu. Jeśli chodzi o Państwa radnych, to takie powitanie już było, natomiast zostały wystosowane zaproszenia. Zaproszenia zostały wystosowane do dwójki radnych wojewódzkich, pani Ewy Wędrowskiej oraz pana Arkadiusza Gajewskiego. Ponadto zaprosiliśmy na dzisiejsze posiedzenie panią dyrektor sanepidu, zaprosiliśmy pana prezesa szpitala. Oczywiście jest z nami zarząd, nie mam podglądu, ale sądzę, że w trakcie czy to dyskusji, czy zadawanych pytań będę miała też okazję i Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, kto jest jeszcze z nami. Oczywiście pan starosta, żeby zrealizować punkt piąty i szósty, zaprosił także, czy też wydelegował pracowników starostwa powiatowego. A zatem, drodzy Państwo, witam wszystkich Państwa, którzy uczestniczą w dzisiejszym posiedzeniu. Zrealizowaliśmy już punkt pierwszy, drugi, trzeci, a zatem przechodzimy do przyjęcia protokołów z trzech ostatnich posiedzeń. Czy ktoś, biuro rady zdołało, że tak powiem, wyrobić się w czasie i wszystkie te protokoły zostały dla Państwa potrzeb wysłane drogą mailową, internetową, ale także wyłożone w biurze rady. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania bądź wątpliwości wynikające z tych protokołów? Bardzo proszę. Nie widzę, a zatem uważam protokoły za przyjęte i przechodzimy, proszę Państwa, do punktu piątego dzisiejszego posiedzenia. Informacja starosty powiatu tomaszowskiego o sytuacji pandemicznej w powiecie tomaszowskim. Panie starosto, kto będzie referował ten temat? Witam serdecznie panią przewodniczącą, witam wszystkich Państwa. Tutaj poproszę o przedstawienie tej sytuacji przez pana Wiesława Chudzika, prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam, panie prezesie. Oddajemy panu głos. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry, pani starosto. Dzień dobry, państwo radni. Jeśli chodzi o sytuację w trzeciej fali pandemii, to Tomaszowskie Centrum Zdrowia już w okresie po drugiej fali, że tak powiem, zaczęło się przygotowywać do tego napływu chorych i do tego stanu, który mamy obecnie. Polegało to między innymi na tym, że uruchomiliśmy dodatkowe punkty poboru tlenu na oddziale
chorób zakaźnych, na oddziale neurologicznym, na oddziale chorób wewnętrznych i na oddziale psychiatrycznym ze zbiornika centralnego, ponieważ tutaj jednym z podstawowych leków, który jest stosowany u tych chorych, to jest właśnie tlen, bo większość tych chorych potrzebuje tlenu. I to była jedna z naszych głównych zadań. Drugie zadanie to było przygotowanie środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników. I trzecie zadanie to były szczepienia ochronne tak zwanej pierwszej grupy, czy zerowej grupy, w której wchodzili w skład pracownicy służby zdrowia, począwszy od pracowników naszego szpitala, a także pracowników POZ-ów, aptek, sanepidu, pracowników innych, którzy udzielali czy współpracowali w różny sposób z służbą zdrowia. I tutaj w pewnym sensie zostaliśmy przygotowani, czego przykładem na przykład jest to, że w tej chwili, mimo że tych chorych jest bardzo dużo i napływa tych pacjentów dużo do szpitala, to jednak zakaźność czy ilość zachorowań wśród personelu jest bardzo niska. I tutaj trzeba to złożyć na karb tego, że większość tych naszych pracowników została wyszczepiona. I te szczepienia zaczęły się w pierwszy dzień po świętach, czyli od 27 grudnia 2020 roku. I doczekaliśmy tej trzeciej fali. W związku z tym decyzjami wojewody naszego, łódzkiego, szpital został postawiony jako szpital drugiego rzędu i tutaj mamy głównie oddziały obserwacyjno-zakaźne i w zależności, że tak powiem, od fali zachorowań doszliśmy do etapu, który osiągnęliśmy w tej chwili. Mianowicie mamy 170 łóżek tak zwanych obserwacyjno-zakaźnych, czyli na których powinni znajdować się chorzy z rozpoznaną chorobą COVID lub chorzy z podejrzeniem tej choroby, oraz mamy dodatkowo 15 łóżek na tak zwanym trzecim etapie, czyli trzecim poziomie. Są to łóżka psychiatryczne, gdzie mamy wydzielonych 15 tych łóżek. I tutaj przebywają chorzy z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi, którzy dodatkowo mają chorobę współistniejącą, jaką jest COVID. Również jeśli chodzi o tej trzeciej fali, to już w okresie drugiej fali żeśmy zakupili tak zwane aparaty szybkiego przepływu tlenu, high flow, które są bardzo pomocne w leczeniu chorych, ponieważ one dużo więcej dostarczają tlenu w określonej jednostce czasu i chory wtedy ten jego saturacja, czyli poziom wysycenia tlenu znacznie się podwyższa, co chroni przed tych pacjentów przed ostatnim, że tak powiem, wspomaganym oddechem, jakim jest podłączenie do respiratora. Dlatego też w pewnym sensie szpital został uzbrojony nie tylko w respiratory, ale również tak zwane aparaty szybkiego przepływu tlenu, które bardzo pomagają dla tych chorych, którzy są już w tym stanie, gdzie te płuca poprzez właśnie ten wirus zostają zniszczone i one wymagają, i ci chorzy wymagają dużego dostarczenia
tlenu, aby mogli spokojnie oddychać. W tej chwili ten poziom chorych w pewnym sensie się ustabilizował. Mianowicie mieliśmy największą ilość chorych, to była w granicach 150 chorych obserwacyjno na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i było 15 chorych, czyli w sumie było 165 chorych najwięcej było na tym oddziałach obserwacyjno-zakaźnych oraz na oddziale psychiatrycznym, także nawet na oddziale psychiatrycznym było pełne obłożenie. W tej chwili troszkę od kilku dni ten poziom się, że tak powiem, stabilizuje i mamy tych chorych w granicach 135-140, wliczając w tych około 10 chorych na oddziale psychiatrycznym. Jednak co należy zauważyć? Należy zauważyć, że w tej chwili ilość chorych w stanie ciężkim jest niestety większa. Mianowicie tutaj znajdują się pod respiratorami i mamy właściwie według decyzji wojewody mamy 7 łóżek respiratorowych i w tej chwili wszystkie łóżka są zajęte i tak samo pod aparatami tego szybkiego przepływu tlenu w tej chwili 7 aparatów jest używanych do ratowania tych chorych. Także w tej chwili, jeśli chodzi o pracę personelu, to jest ona, można powiedzieć, zaobserwowana leczeniem tych chorych głównie z COVID-em. Natomiast nie ukrywam, że po ostatniej decyzji pana wojewody troszkę żeśmy przeorganizowali tą działalność naszego szpitala, że również stworzyliśmy takie 2 oddziały. Jeden oddział na laryngologii, gdzie jest 21 łóżek dla chorych obserwacyjno-zakaźnych oraz na oddziale ortopedii, gdzie stworzyliśmy 20 łóżek. To wszystko spowodowało, że mamy bardziej, że tak powiem, zorganizowane w poszczególnych oddziałach te łóżka dla chorych z COVID-em. Natomiast pozostałe oddziały, czyli właściwie oddział chirurgiczny, oddział laryngologiczny, czy oddział ginekologiczno-położniczy, również tutaj na tych oddziałach mamy pojedyncze łóżka z COVID-em, bo trudno nie przyjąć chorych z naszego regionu, którzy, że tak powiem, wymagają opieki. Na przykład ostatniej doby było 4 porody, gdzie były matki, że tak powiem, z chorobą COVID-a. I dlatego też mamy wydzielone zarówno na oddziale ginekologiczno-położniczym, jak i na neonatologicznym, gdzie noworodki, że tak powiem, trafiają od matek z tych, które są zakażone COVID-em. Przyjmujemy, jeśli chodzi o te oddziały zabiegowe, czyli oddział urazowo-ortopedyczny, gdzie żeśmy dla tego oddziału stworzyli 2 sale, wydzieliliśmy na oddziale chirurgicznym, oddział chirurgiczny, oddział również urologiczny przyjmuje chorych, takich, którzy wymagają, że tak powiem, opieki w stanach nagłych, jak również trwają zabiegi na oddziale chirurgii czy na oddziale urologicznym, tam z chorobami nowotworowymi. Także te oddziały zabiegowe pracują, można powiedzieć, w systemie ostro dyżurowym, jednak tutaj pragniemy zabezpieczyć miejsce zarówno dla chorych, którzy nie są zakażeni COVID-em, jak i również dla chorych, którzy naszego regionu mają choroby współistniejące różnego typu, czy to chirurgiczne, czy na przykład ulegli wypadkowi, a są również zakażeni COVID-em i staramy się tych chorych nie odsyłać, ponieważ
wojewoda wyznaczył pewne oddziały tak zwanego trzeciego stopnia, gdzie można by było tych chorych wysyłać, ale wydaje mi się, że u nas powinniśmy tych chorych przyjmować i leczyć. Jeśli chodzi na przykład o oddział okulistyczny, on wykonuje zabiegi operacyjne, przyjmuje chorych, którzy przed zabiegiem mają wykonane testy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że w naszym szpitalu możemy dzięki uprzejmości, może nie uprzejmości, ale dzięki zabiegom starostwa zakupiliśmy aparat do wykonywania testów PCR, czyli testów wymazowych, które można wykonywać u nas w szpitalu, oprócz testów antygenowych, i ten wynik tego testu jest w granicach 2 godzin. Dlatego też możemy tutaj chorych, którzy są bezpośrednio przyjmowani, możemy sami wykonywać testy i wtedy możemy stwierdzić, czy taki chory jest schory, jest zakażony, czy nie jest zakażony. No, dużą rolą w zapobieganiu, tak jak wszyscy Państwo wiemy z środków masowego przekazu, to są szczepienia. Wykonujemy szczepienia zarówno dla grupy, w tej chwili obecnej dla grupy 70, można powiedzieć i 60+, oraz wyszczepiliśmy większość, tak jak tutaj, grupy pierwszej, czyli między innymi nauczycieli. Teraz szczepimy w tej chwili służby mundurowe i ta grupa jest szczepiona szczepionką AstraZeneca, natomiast ta grupa 70+ i poniżej do 69, do 60 roku życia, na razie szczepionką Pfizer. Była również w użyciu szczepionka Moderna, ale w tej chwili na stanie tego nie ma. Tutaj, jeśli chodzi o szczepienia, to mamy wiele problemów wynikających z tego, że bardzo często te dostawy, po pierwsze, są ograniczone, a po drugie, nie są przysyłane na czas. Mamy umówionych ludzi do szczepienia i niestety nieraz bywa, że trzeba czekać godzinami, zanim ta szczepionka do nas dotrze, czego przykładem na przykład był wczorajszy dzień, a niekiedy bywa tak, że jest odwołane dostarczenie szczepionki i trzeba, że tak powiem, przesunąć te osoby o 1 czy nawet o 2 dni. Także tutaj mamy pewne problemy. Nie ukrywam, że pomocnym bardzo w zakupie środków ochrony indywidualnej jest zarówno samorząd powiatu tomaszowskiego, jak również mamy dostawy od wojewody oraz w ostatnim okresie czasu pan marszałek, czyli zarząd województwa, przekazał 2 958 000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej, to znaczy kombinezony, fartuchy, maseczki i tak dalej, które mają być przeznaczone dla naszego szpitala. Udało nam się także pozyskać, tu również ukłon z kierunku starostwa, 400 000 zł na zakup karetki COVID, która ma służyć do przewożenia chorych z COVID-em. To byłoby to dziękuję bardzo. To są takie główne rzeczy, które dotyczą Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Drodzy Państwo radni, zanim rozpoczniemy dyskusję, bo są już chętni do zabrania głosu, występuję z prośbą zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu tych radnych, którzy się ze mną komunikowali w trakcie trwania sesji. Uprzejmie proszę pokazać swój wizerunek, bo my nie wiemy, kto uczestniczy w tej sesji. Niektórzy Państwo się zalogowaliście i to tyle. Ekran jest cały czas pusty, nie ma wizerunku. To naprawdę nie ułatwia. Będzie nam po prostu, to zresztą też jak powiedział jeden z radnych dzwoniących do mnie w trakcie, no jakiś szacunek dla naszych wyborców. Niech oni nas chociaż widzą, że my uczestniczymy w tej sesji, więc serdecznie proszę. Wszyscy ci, którzy uczestniczą w sesji, bardzo proszę o włączenie kamery. A teraz już oddaję głos panu Mariuszowi Strzępkowi. Bardzo proszę. Panie prezesie, tak chciałbym, żeby tak parę informacji uzupełnić co do tego, co pan podał i zaraz przejdę jakby do tej najważniejszej kwestii, którą chciałbym poruszyć w kontekście trwającej pandemii. Często mówił pan o tym, że wielu pacjentów w ciężkim stanie trafia do nas i że w zasadzie respiratory mamy wszystkie wykorzystane. Tak, ciekaw jestem, bo mówi się, że po podłączeniu do respiratora, a w zasadzie zanim się podłączy, pacjent jest w tak ciężkim stanie, że co dziesiąty chory to podłączenie przeżywa. Czy to rzeczywiście tak jest? Bo dlaczego pytam? Dlatego, że niedawno słyszałem o takim przypadku, gdzie chory odmówił, z tego co słyszałem u nas w szpitalu, podłączenia do respiratora i zmarł. Nie wiem, czy rzeczywiście była taka sytuacja, natomiast no, tam ciągle jakieś takie informacje, jak pan prezes wie, bo często się kontaktujemy, docierają do mnie co jakiś czas. Drugi temat to jest taki, bo akcja tych szczepień trwa już kilka miesięcy i tak myślę, że wszystkich nas interesuje, czy trafiają do szpitala osoby z COVID-19, które zostały zaszczepione i w jakim stanie są te osoby? Czy na ile ta szczepionka, nie chcę powiedzieć, że okazuje się skuteczna, bo przy tej masie szczepień, które są, to zapewne będą jakieś tam pojedyncze przypadki, ale tak ze względów takich czysto informacyjnych i statystycznych, to myślę, że to by była dosyć interesująca informacja. I drugi, kolejny temat to jest taki, jak wiele powiatów tak naprawdę obsługujemy, bo dzisiaj chyba powinniśmy mówić o Tomaszowskim Centrum Zdrowia jako o szpitalu covidowym w całości, bo to tak, to jest to, co pan prezes mówił, że tak naprawdę każdy oddział posiada łóżka covidowskie i na każdy oddział ci chorzy trafiają w zależności od tego, jakie tam te schorzenia towarzyszące posiadają. I teraz chciałbym przejść, panie prezesie, do chyba do najważniejszej kwestii, którą chciałbym poruszyć i chyba z tego powodu głównie się cieszę, że tą sesję koledzy postanowili zwołać, radni, z tym dokładnie tematem, dlatego że bardzo dużo mówimy o trzeciej fali pandemii, a mnie interesuje to, czy my się przygotowujemy już na czwartą falę. I to wcale nie, ja wcale nie żartuję, bo większość specjalistów twierdzi, że z tą czwartą falą będziemy mieli do czynienia, czy chcemy tego, czy nie chcemy i niezależnie od tego, ile osób zostanie zaszczepionych. Więc myślę, że już powinniśmy podejmować działania, które nas do tego przygotują. Między innymi kontynuować to, co już zostało rozpoczęte. I chyba z tych wszystkich tematów, które chciałem poruszyć, chyba teraz najważniejszy, poczekam, aż pan prezes skończy, bo żeby mógł się skupić. Dobrze, panie prezesie, to ja mówię dalej. Chodzi mi o pacjentów, którzy COVID przeszli, w tym tych, którzy przeszli go ciężko, którzy mają powikłania wielonarządowe,
Nie ukrywam, że też do takich osób należę. I teraz interesuje mnie, na ile jesteśmy w stanie zapewnić pokowidowską opiekę. Czy w ogóle mówi się coś od strony Ministerstwa Zdrowia, bo słyszymy tam o jakichś poradniach covidowych, o rehabilitacji covidowskiej, ale tak naprawdę są to takie tak mgliste informacje, że nic z nich nie wynika. Natomiast my powinniśmy dzisiaj nawet jako spółka czy jako samorząd myśleć o zapewnieniu leczenia chorym, którzy COVID przeszli. Dlatego, że te powikłania się pojawiają zarówno z sercem, jak i z płucami, z wieloma innymi, również powikłania o charakterze neurologicznym, z tego co jest mi wiadomo. Czy gdzieś przymierzamy się do stworzenia takiej poradni covidowskiej u nas, w której byłby dostęp do kardiologów, pulmonologów, neurologów i innych specjalistów, którzy tu będą niezbędni. Niedawno czytałem, że to jakby będzie zadanie kierowania do poszczególnych specjalistów lekarzy POZ-u. Natomiast tak jak przez ostatni rok obserwujemy aktywność POZ-owskich lekarzy i tego, w jaki sposób z ich porad korzystamy bardzo często przez telefon. W skrajnych przypadkach słyszałem, że tam doktorzy proszą, by telefony do klatki piersiowej przestawiać, chociaż chciałbym to traktować jako żart. To myślę, że taka poradnia, no, uruchomienie jej byłoby chyba niezbędne w naszym szpitalu. To jest na razie tyle, panie prezesie i szanowni państwo. Do innych tematów wrócimy, być może za chwilę, może oddam głos też innym państwu. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, czy będzie pan uprzejmy odnieść się do tych problemów, pytań, które zreferował pan radny? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, jeśli chodzi o powikłania, to w tej chwili do nas nie trafili chorzy, którzy są po drugim na przykład szczepieniu, ale mamy dane na to, że pojedyncze osoby, ja znam przynajmniej takie 3 przypadki, że po drugim szczepieniu, po drugiej dawce były zachorowania wśród tych osób na COVID, stwierdzone oczywiście wymazem PCR-u, jednak te choroby, te objawy były stosunkowo lekkie i tak po kilku, po 3-4 dniach to objawy minęły. Natomiast nie prowadzimy takiego dokładnego wykazu osób, które miały niepożądany odczyn poszczepienny. I to, co nam wiadomo, to głównie chorzy, którzy byli, to zgłaszali typu bóle w miejscu wszczeknięcia, obrzęk, zaczerwienienie. Ale zdarzały się również takie, gdzie występowały jakby takie objawy grypopodobne u chorych, które trwały nawet 3-4 dni, może nie u chorych, tylko u osób, które były szczepione. I to, co żeśmy zaobserwowali, to częściej te objawy były u osób, które poprzednio przeszły COVID, chorowały na COVID. Te objawy były różne oczywiście u tych chorych. Jeśli chodzi o przygotowanie na czwartą falę, tutaj pan przewodniczący wspomniał o tym, to nie ukrywam, że patrząc na nasz szpital, to najważniejszą rzeczą, którą dla nas będzie, to jest oczywiście stworzenie więcej miejsc, które mogą być dostępem do centralnego zbiornika. Wystosowaliśmy pismo do pana wojewody z możliwością zwiększenia o ponad 100 miejsc, że tak powiem, możliwością dojścia do zbiornika centralnego oraz
żebyśmy mogli pewne, ponieważ te urządzenia, które pracują przy tym zbiorniku, są już bardzo stare, abyśmy mogli je wymienić na nowe i przygotować się ewentualnie do tej czwartej fali. Także nie ukrywam, tak powiem, nie zasypiamy gruszek w popiele raz, a po drugie, no staramy się również, ponieważ pan przewodniczący wie doskonale, że tutaj mamy problem z komunikacją wewnątrz szpitala, dlatego też staramy się również o dodatkowe pieniądze, abyśmy mogli uruchomić, że tak powiem, bezkonfliktowe przejście z oddziału neurologii na inne oddziały, a szczególnie do zakładu diagnostyki obrazowej. I tutaj również do pana wojewody napisaliśmy pismo, aby zdobyć środki na tego typu działalność. Jeśli zdobędziemy tego typu środki finansowe, to przystępujemy szybko do stworzenia, że tak powiem, dodatkowych punktów poboru, możliwości uzyskania tlenu dla chorych ze zbiornika centralnego, ponieważ okresowo występują niestety kłopoty i staramy się tutaj z różnych miejsc, z różnych źródeł otrzymać dodatkowe butle tlenowe, ponieważ niekiedy występują kłopoty z firmami, którymi mamy umowy na dostarczenie tychże butli, abyśmy mogli wszystkich, bo około przynajmniej 2/3, a niekiedy 3/4 tych chorych, którzy przebywają w szpitalu, wymagają, że tak powiem, tlenoterapii, wymagają leczenia tlenem. Nie ma takiego produktu na razie jeszcze przez NFZ, jakim jest rehabilitacja pokovidowa. Byłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, rozmawiałem na ten temat i w tej chwili jeszcze być może, że prawdopodobnie centrala NFZ-u pracuje na tym, aby stworzyć taką możliwość, żeby otwierać taką rehabilitację. Na razie jest taki ośrodek pilotażowy, jeśli nie mylę, w Głuchołazach, który jest przypisany do szpitala MSW w Warszawie. No, u nas mamy jedyny problem, jeśli byśmy, bo myślę, że osobami i personelem byśmy dysponowali, jedynie mielibyśmy problem chyba z umiejscowieniem, z lokalizacją takiego ośrodka, takiej rehabilitacji, ponieważ pamiętam, był taki konkurs na rehabilitację pulmonologiczną i wymagano, żeby, jeśli przystępując do tego konkursu, było 60 łóżek dyspozycyjnych do takiej rehabilitacji. Trudno mi powiedzieć, czy będzie taki konkurs. Jeśli będzie konkurs, to będziemy próbowali, że tak powiem, zorientować się, czy będziemy mogli przystąpić do tego konkursu. Natomiast no, powikłania po covidowskim. No tak jak pan przewodniczący zaznaczył, tutaj jest wielorakie, że tak powiem, są te powikłania zarówno płucne, sercowe, jak i mózgowe, to są te trzy. Wydaje mi się, że w naszym szpitalu nie byłoby problemu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, że tak powiem, stworzenia takiej poradni interdyscyplinarnej, która by mogła. Natomiast dysponujemy, tak jak wiecie państwo, zarówno poradnią kardiologiczną. Mamy w tej chwili 6 kardiologów na etacie de facto, którzy mogą udzielać. Mamy właściwie te wszystkie typu próby wysiłkowe, robimy USG serca, robimy holtery, czyli zapis całodobowy serca, zapis ciśnieniowy i tak dalej. Myślę, że tutaj dla tych chorych, po drugie, mamy zatrudnionego wśród nas
jest, ale on tylko raz w miesiącu, czasem raz na dwa miesiące przyjmuje doktor, który zajmuje się na terenie, że tak powiem, województwa łódzkiego powikłaniami pokowidowskimi, prowadzi to we współpracy z kliniką kardiologiczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Także tutaj myślę, że jest to słuszna uwaga i mamy poradnię pulmonologiczną, tak samo poradnie neurologiczne. Myślę, że jeśli byłby taki w ogóle konkurs i tego, to nie widzę problemu, żebyśmy do tego przystąpili, ale tutaj zastanowimy się nad tym, czy właśnie nie wytypować lekarzy, którzy by się chcieli. Zresztą w ubiegłym roku w okolicy chyba października mieliśmy taką konferencję tutaj naszą, którym żeśmy przedstawiali właśnie koledzy poszczególnych, że tak powiem, specjalności przedstawiali na tej konferencji, która była nawet transmitowana przez miejscową stację telewizyjną, na temat powikłań, jakie mogą być po COVID-zie. Dlatego uważam, że no może jakby to jeszcze wyposażył w pewne, że tak powiem, urządzenia, które mogłyby służyć do rehabilitacji pokowidowej, to myślę, że można by było taką poradnię, nie widzę tutaj żadnego problemu raczej, żeby natomiast na pewno nie ma takiego czegoś, jeśli chodzi o wymagania NFZ-u. W tej chwili nie ma takiego, że tak powiem, produktu, jeśli chodzi o taką poradnię pokowidową. Ale no mamy akurat nie te, mamy te specjalności u nas zatrudnionych specjalistów, także myślę, że jeśli byłoby taka możliwość, to byśmy, możemy to spróbować i prowadzić tego typu rzeczy, a sam chętnie bym się zajął powikłaniami neurologicznymi. Czy wszystko wyczerpałem, jeśli chodzi o pytania, ale... Bardzo dziękuję, panie prezesie. Jeśli państwo pozwolicie, to mnie nurtują jak gdyby nie dwa pytania, a może dwa problemy. Panie prezesie, wszyscy pamiętamy sytuację sprzed roku, kiedy stanęliśmy w obliczu tej strasznej pandemii i wtedy jak gdyby pojawiły się dwa problemy. Jeden to był problem pieniędzy, a drugi to był problem, że nie było gdzie zakupić niezbędnego sprzętu, może i sprzętu, i środków ochrony osobistej dla pracowników. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda dziś? Czy jeden i drugi problem występują, czy też nie ma pan takich problemów? Interesuje mnie również, jak wygląda sytuacja kadrowa. Wiemy, że w tej pierwszej fazie, w tej sytuacji, kiedy wszyscy uczyliśmy się życia z pandemią, to właśnie środowisko medyczne, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki oraz inni pracownicy szpitala byli w sposób szczególny narażeni na to, że zostaną zarażeni i że ten procent osób, które nieustannie same dochodziły do zdrowia, był znaczny. Dziś wiemy, że środowisko jest praktycznie wyszczepione. Proszę mi powiedzieć, jak się to przekłada na sytuację kadrową? A zatem, czy boryka się pan z problemem finansowym? Czy boryka się pan z problemem, jeśli chodzi o środki ochrony? I czy boryka się pan z problemem kadrowym? Uprzejmie proszę o odpowiedź. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, pierwszą falę, to powiem, że pomoc była z wszystkich stron, nie tylko wśród mieszkańców, spośród rannych, za co dziękujemy bardzo.
spośród różnego typu firm i to dużych graczy na rynku. Także była możliwość, że tak powiem, zakupu różnego typu środków, co nie ukrywam, wpłynęło to również na nasz budżet i na te środki finansowe, które mogliśmy pozyskać. Natomiast jeśli chodzi o sprzęty, o środki indywidualnej opieki, nie, zabezpieczenia, to tutaj były problemy. Problemy były takie, że na rynku pojawiały się, to znikały niektóre produkty. Były na przykład bardzo duże kłopoty z rękawiczkami, które nagle cena poszła w górę chyba pięciokrotnie. Na przykład nie było pewnych różnego typu masek takich przystosowanych, gdzie nasi pracownicy, że tak powiem, mieli różnego typu wymagania. No i te kwoty, które trzeba było przeznaczyć na te środki, to były bardzo wysokie i tutaj, tak jak powiedziałem, że pomoc płynęła prawie ze wszystkich stron, czy to od samorządu, czy od pana wojewody, czy samorządu marszałka. Także tutaj jakoś dawaliśmy sobie radę, ale ze względu na to, że był trudny dostęp do tego typu środków, to okresowo mogło takiego produktu czy innego brakować, a szczególnie na przykład pewnych asortymentów, jeśli chodzi o rozmiary i tak dalej, bo niekiedy dostawaliśmy na przykład dane środki w jednym rozmiarze, co wywołało duży niechęć i duży opór wśród naszego personelu. Dlatego też no, w pewnym sensie uczyliśmy się tej choroby, uczyliśmy się postępowania, uczyliśmy się, jak zabezpieczyć oddziały, jak zabezpieczyć pracowników, aby uszczędzić się możliwości zakażenia. No niestety, w pewnych wypadkach się tego nie udało i ten, tak jak już zaznaczyłem przedtem, że stopień zachorowania wśród pracowników był stosunkowo dosyć duży, czego na przykład doświadczyli pracownicy oddziału chorób wewnętrznych. Tego w tej chwili, chyba dzięki tym masowym szczepieniom, dzięki szczepieniom personelu medycznego, te zachorowania są sporadyczne i w związku z tym kolejne pytanie, które było na temat, jeśli chodzi o kadrę, to tutaj w pewnym sensie możemy powiedzieć, że dzięki temu, że nie ma tych ubytków, to jednak w tej chwili kadrę mamy, ja bym powiedział, że bardzo zmobilizowaną i bardzo chętną do współpracy. I tu należy ukłon w stosunku do naszych pracowników, co w pierwszym okresie pandemii, czyli w pierwszym okresie tego, no, mieliśmy troszkę pewne obawy, bo nie było takiej, że tak powiem, chęci do, każdy się bał po prostu pracować z chorymi covidowymi i dlatego też wtedy, no, nawet musieliśmy, że tak powiem, wyznaczać pewnych pracowników do pracy z tymi chorymi. Teraz nie widzimy tego problemu, być może dlatego, że nie ma tych zachorowań i dlatego też pracownicy, czy to, gdzie są nawet tworzone te nowe oddziały, tak jak powiedziałem, to nie ma problemu, żeby ktoś odmawiał, czy szedł na dłuższe zwolnienie. Także tutaj kadrę mamy w miarę zabezpieczoną. Bardzo dziękuję. To bardzo optymistyczne, co pan prezes mówi. Ja jeszcze mogę. O finansach chyba pan jeszcze nie powiedział. No właśnie. Bardzo proszę. Tak jak na początku powiedziałem, że płynęły pieniądze ze wszystkich stron,
Tak, teraz muszę powiedzieć, że te środki ochrony indywidualnej są tańsze, częściowo tańsze niż były na początku, ale ponieważ tych chorych jest tak dużo, że prawie jak Państwo widzicie, cały szpital jest zaangażowany w to, to idą bardzo duże pieniądze na te środki ochrony indywidualnej. I dlatego to widzimy w naszym budżecie, jakie są ubytki, jakie są potrzeby i tutaj niestety, a teraz tej pomocy już tak bardzo nie widać. Chociaż tak jak powiedziałem, że dostaliśmy, że ze środków Urzędu Marszałkowskiego mają być zakupione środki ochrony indywidualnej i tutaj z Agencji Rezerw Materiałowych od wojewody również, że tak powiem, od czasu do czasu dostajemy pewne pakiety tych środków ochrony indywidualnej. Natomiast oprócz tego musimy systematycznie dokupywać własnych środków i to, nie ukrywam, wpływa bardzo źle na budżet naszego szpitala. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, są kolejni radni, którzy chcą wziąć udział w dyskusji. Może zaczniemy od pana Piotra Kagankiewicza. Oddaję panu głos. Cieszę się, że zmieniona została kolejność, dlatego że ja trochę w nawiązaniu do słów pana prezesa, a w zasadzie wywołanego tematu szeroko rozumianej rehabilitacji. Czy ją nazwiemy post-covidowską, czy jeszcze szereg innych, mówiono to o rehabilitacji neurologicznej, też kardiologicznej. Ja chciałem zadać pytanie, ponieważ to była taka jakby zalążek koncepcji dyskutowane też na którejś sesji o przeniesieniu pacjentów z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na niskiej do domu seniora na ulicę Polną, Domu Pomocy Społecznej. Natomiast ostatecznie zmieniono decyzję. Ci pacjenci zostali przeniesieni do Domu Pomocy Społecznej na Jana Pawła. I moje pytanie brzmi, a tutaj pan prezes powiedział, że oczywiście do konkursów możemy przystępować, o ile architektonicznie poradzimy się z tym. Dał właśnie przykład konkursu na rehabilitację pulmologiczną, wymagana ilość łóżek 60, czyli nigdy w zasięgu naszym. Czyli jakąkolwiek by NFZ ogłosił dzisiaj rehabilitację, bardzo będzie ciężko sprostać, o dziwo, infrastrukturalnie, bo tak jak pan prezes powiedział, to co wydawałoby się najtrudniejsze, czyli załoga, taki personel wykwalifikowany ma. I chciałem zadać pytanie do, a jeszcze pani starosto, ja dzisiaj po raz pierwszy, pani przewodnicząca, po raz pierwszy też wyłączałem kamerę, dlatego że przykład idzie z góry, nigdy nie widzę pana starosty, więc doszłem do wniosku, że skoro nie mogę jego oblicza oglądać, to on mojego też może nie oglądać. To tak ad vocem. Ale chciałem zadać pytanie, ile dzisiaj jest obłożenie w Domu Pomocy Społecznej, w tym domu, pod którym podlega budynek na Polnej, i czy to obłożenie jest większe niż na początku roku, czy też systematycznie maleje? Dziękuję. Dziękuję. Pytanie do pana starosty, rozumiem, panie Piotrze? No myślę, że potrafi wskazać osobę i wtedy go ujrzymy. Ja odpowiem, jeżeli mogę. Tak jest, bardzo proszę i tutaj odpowiadam panu przewodniczącemu. Na początku się pokazałem, ale jeżeli pan chce widzieć mój wizerunek, to bardzo proszę. Pan Marek Kubiak, proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Odpowiadając panu radnemu Piotrowi Kagankiewiczowi, w chwili obecnej obłożenie Domu Pomocy Społecznej na ulicy Polnej łączy z ulicą Farbiarską, bo jak wiemy, to jest zespół i to są dwa DPS-y, to mamy około 21 wolnych miejsc. Czyli ta liczba się zmniejszyła, jeżeli chodzi o wolne miejsca i ona się ustabilizowała i od dłuższego czasu jest cały czas właśnie na takim poziomie, także ten DPS się nie wylubnia, tak bym kolokwialnie mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję, drodzy państwo. Pan Mariusz Strzępek, nie wiem czy ad vocem, czy kolejne pytania. Bardzo proszę, panie Mariuszu, oddaję panu głos.
Chciałem jeszcze dopytać, bo dzisiaj miała być decyzja w sprawie tych zbiorowych punktów szczepień. Czy to już jest, czy to tam już decyzja zapadła, bo wiem, że jakieś kilka było lokalizacji z Tomaszowa zgłaszane. Piotrek mnie trochę z tymi DPS-ami uprzedził, bo też miałem o to zapytać. Natomiast ciekawi mnie, jak teraz ZPO współfunkcjonuje na ulicy Jana Pawła, na ile to harmonijnie udaje się godzić jedną i drugą działalność. Odpowiadając panu radnemu, jedna i druga instytucja myślę, że funkcjonują no, bardzo poprawnie ze sobą, tak bym mówił kolokwialnie. Dzisiaj też rozmawiałem z panią dyrektor, codziennie rozmawiam i ten temat poruszam z panią dyrektor Małgorzatą Bugajską. Sytuacja jest normalna. No, DPS na ulicy Jana Pawła normalnie realizuje swoje zadania. Marku, a tam ilość pensjonariuszy się zmienia, czy jak? Nie, cały czas jest tam wtedy, znaczy ilość wolnych miejsc to była około 30, no bo jeżeli chodzi o zagęszczenie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest troszkę inne niż w DPS-ie. I cały czas jest taka sama liczba miejsc. To jest może jakieś tam są wahania, nie wiem, jeden w tom czy dwa miejsca w tom, które się uzupełniają. No wiadomo, że osoby odchodzą z tego świata, ale mniej więcej jest cały czas taka sama sytuacja. On jest, bym powiedział, w chwili obecnej, jeżeli żeśmy przenieśli zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, to tak naprawdę ten DPS jest prawie, że w chwili obecnej zapełniony. Można przyjąć jedną lub dwie osoby. Dziękuję. Nie wiem, czy pan Mariusz Strzępek będzie kontynuował, czy mogę oddać głos kolejnej osobie? Pani? Oddać głos, tak. Tak, dziękuję. Drodzy państwo, kolejna osoba do dyskusji to pan Sławomir Rzegota. Panie radny, oddaję panu głos. Halo, halo, Sławomir Rzegota. Tak, tak, nie włączyłem mikrofonu. Pani przewodnicząca, pytanie jest no, do kilku osób. Do pana prezesa, do pani dyrektor sanepidu, czy do zarządu. Wiele osób jest zaszczepionych i wiele osób jest uzdrowieńcami. Wiadomo, że głośno było o zielonej karcie i wycofała się Unia Europejska tej zielonej karty. Czy państwo coś wiedzą? Czy ci ludzie, którzy są zaszczepieni i są ozdrowieńcami, wrócą do tego wolnego społeczeństwa i zniesione zostanie według tych osób obostrzenia, czy będą w tej puli osób, których no, tyczy się obostrzenia? Tu chodzi, ludzie pytają, czy będą mogli no, przemieszczać się i w kraju, i za granicą, czy będą mieli taki dokument i jak to się będzie wyrażać? Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, panie starosto, czy pan może wskaże kogoś, czy ktoś... Myślę, że pan prezes Wiesław Chudzik. Proszę bardzo. Proszę panie prezesie. To, co mi wiadomo, bo to nie są żadne, że tak powiem, dane pewne, jasne. Mianowicie jest takie rozumowanie, czy takie rozmowy trwają, żeby ozdrowieńców również zaliczyć, czyli tam trzy etapy. Pierwsze, ozdrowieńcy, dwa, zaszczepieni i trzy, co mają wykonane testy, żeby te osoby mogły, że tak powiem, swobodnie podróżować, swobodnie się przemieszczać. Czy takie będą zalecenia, to na pewno, jeszcze w tej chwili na pewno na tyle, ile ja wiem, nie ma takich zaleceń. Ale takie rozmowy trwają, żeby te trzy grupy osób były, że tak powiem, tutaj jak pan powiedział, no miały, że tak powiem, zielone światło, na, jeśli chodzi o no, podróżowanie. Czy, natomiast chodzi o ozdrowieńców, to wtedy, kiedy mają, że tak powiem, raczej przeciwciała, bo nie wszyscy po przechorowaniu mają przeciwciała, które by mogą świadczyć o odporności. Także tyle mi wiadomo na ten temat.
Bardzo dziękuję. W gronie osób chętnych do dyskusji pozostaje jeszcze pan Piotr Kagankiewicz. Bardzo proszę. Ja korzystając akurat, że rozmawiamy o szpitalu, chciałem zadać pytanie do pana starosty, ponieważ ostatnimi czasy ukazała się lista opublikowana przez wojewodę z dotacjami dla samorządów. Nie wiem, czy to jest kolejna tarcza, czy też fundusz inwestycji lokalnych, ale ewidentnie z tych dwóch transzy dotacji widać, że szpitale sąsiednie, mówię tutaj o Opocznie i Rawie Mazowieckiej, otrzymały ogromne dotacje. Ja tym powiem, że szpital w Rawie około 10 milionów, a szpital w Opocznie, licząc obie te transze, ponad 12 milionów złotych. Czy my żeśmy składali jakiekolwiek wnioski o dotacje, bo to składały samorządy, o dotacje, żeby cokolwiek, nie wiem, blok remontować, czy to w tej pierwszej transzy, czy też w drugiej, czy żeśmy zaniechali pozyskiwanie środków zewnętrznych dla szpitala? Powtórzę jeszcze raz, Rawa Mazowiecka około 10 milionów, Opoczno ponad 12, a to jest bliskie sąsiedztwo. Więc siłą rzeczy tą swoją infrastrukturę będą rozbudowywać, ulepszać, podnosić jakość. I moje pytanie, czy nasze wnioski zostały odrzucone, czy być może, co nie podejrzewam, że żaden wniosek związany ze szpitalem nie był złożony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panie starosto. Dziękuję bardzo. Odpowiadając panu przewodniczącemu, oczywiście, że składaliśmy taki wniosek, związany był z blokiem operacyjnym, natomiast szacunek, jeśli chodzi o całość tej inwestycji, był na poziomie około 40 milionów. To są, proszę państwa, duże pieniądze. Dzisiaj jesteśmy jakby w pełnym takim kontakcie z zarządem szpitala i tutaj ze strony zarządu powiatu, no, można powiedzieć, pojawiła się taka prośba, żeby można było, patrząc na te dotacje, które się pojawiają dla poszczególnych szpitali, zaproponować rozwiązanie, które byłoby bardziej, można powiedzieć, realne, jeśli chodzi o osiągnięcie takich pieniędzy. I pojawia się koncepcja na poziomie kilkunastu milionów złotych. I teraz kolejnych, mam nadzieję, tutaj w tych rozdaniach w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych będziemy starali się jeszcze raz ubiegać o te pieniądze na dotacje, chociażby tutaj przywołanego przez pana bloku operacyjnego. I miejmy nadzieję, że wtedy, jeśli nawet nie będzie pełne finansowanie ze strony tutaj rządowej, to pojawią się takie możliwości z naszej strony, żebyśmy mogli ewentualnie resztę sfinansować. Dziękuję. Pan Piotr Kagankiewicz, ad vocem widzę. Tak, bardzo proszę. Panie starosto, ponieważ nauczony jestem już jakby doświadczeniem tych dwóch lat współpracy, że niestety muszę sprawdzić, więc poproszę, kiedy ten wniosek został złożony do pana wojewody i może ewentualnie uzasadnienie wojewody, dlaczego on został odrzucony, bo jestem dosyć bardzo zainteresowany, jakie jest uzasadnienie, a po pierwsze przede wszystkim, kiedy ten wniosek został złożony i w jakiej formie. Dobrze, tutaj po prostu przygotujemy pismo. Ja tutaj na ręce poproszę Biuro Rady, żeby do pana przewodniczącego trafił ten dokument. Dziękuję bardzo. Dziękuję, drodzy państwo. Są jeszcze chętni do dyskusji w tej kwestii, czy zadawania pytań. Bardzo proszę w kolejności pan Mariusz Strzępek. To ja też poproszę takie pismo do Komisji Zdrowia, żeby przekazać najchętniej z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Wojewódzkiego. Ale nie uzyskałem odpowiedzi dotyczącej punktów masowych szczepień. Nie usłyszałem, kiedy, gdzie i w jakiej wielkości będzie to u nas robione. I jeszcze, czy pani dyrektor Sarwa jest z nami, z Sanepidu, lub ktoś, kto reprezentuje Sanepid? Czy nie bardzo? Bo pani przewodnicząca mówiła na początku, że pani dyrektor była zaproszona, ale tak na liście tutaj, jak przewijam,
To niestety nie widzę. No nic, szkoda. Panie przewodniczący, panie radny, pani została zaproszona i była poinformowana telefonicznie i miała wysłany link. Jeśli pan pozwoli, to w trakcie, kiedy będzie odpowiedź bądź inna osoba będzie zadawała pytań, my nałożymy kontakt i zorientujemy się, czy jest. Bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezesie, czy pan o tych punktach szczepień zechce powiedzieć? Czy pan starosta? Że pani przewodnicząca, panie przewodniczący, jako powiat zostały zgłoszone dwa punkty na ulicy Mościckiego i na ulicy Farbiarskiej. I to, co mi wiadomo, miały być tutaj szczepienia w granicach 500 osób dziennie oraz to, co mi wiadomo z pisma pana prezydenta, że również został zgłoszony punkt jako trzeci na fali lodowej. Tyle mi wiadomo na dzień dzisiejszy i nie wiem, czy dalej, myślę, że te punkty są rozpatrywane i nie umiem odpowiedzieć, czy one wszystkie zostały zatwierdzone. Może ja podpowiem w takim razie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Brałem dzisiaj udział w konferencji z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z panem Arturem Olsińskim i przekazana jest decyzja tutaj NFZ-u o akceptacji punktu masowego szczepień w lokalizacji Areny Lodowej z limitem tygodniowym 5000 szczepień. Takie są założenia na dzień dzisiejszy, świeżo z konferencji z godziny 11. Bardzo dziękuję, panie Michale. Oddaję głos panu Bogumiłowi Koziarskiemu. Dziękuję, pani przewodnicząca, za udzielenie głosu. Jak już tak mówimy o tych finansowaniu, dofinansowaniu covidowym. Ja mam takie pytanie. Z poprzedniego rozdania dostaliśmy 7 milionów, powiat otrzymał dofinansowanie. Na co te pieniążki zostały przeznaczone? Czy to jest pytanie do pana starosty, czy ktoś z zarządu odpowie mi? Dziękuję. Proszę bardzo, pan naczelnik Jarosław Wójtkiewicz. Dzień dobry państwu. Witam państwa i panów radnych. Widać mnie? Tak, widać. Jeżeli chodzi o zakres kwotowy, jak i zadaniowy, pierwsza rzecz to jest niska. Tutaj mieliśmy kwotę 3,5 miliona na to zadanie. Następnie kwota 1,5 miliona na ZSP NR2, następnie adaptacja SSW na internat, jak i środowiskowy dom, tam było chyba 540 tysięcy. Do tego dochodziło zadanie na DPS-ie, wymiana instalacji elektrycznej oraz drugie liceum, docieplenie płaci dachowej. Tutaj była kwota około chyba, z tego co pamiętam, 500 tysięcy. To wszystko. A pozostałe chyba tam było 7 milionów. Tak, znaczy chyba wydaje mi się, że jakaś jeszcze była inwestycja drogowa w tym. Nie? Nie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, informacyjnie wyjaśniam, że pani Sarwa nie odbiera telefonu. Nie widzę jej również jako osoby aktywnej, która uczestniczy, więc przykro mi bardzo, chyba będziemy musieli ograniczyć pytania i do kompetencji osób, które są razem z nami. Udzielam głosu panu Mirosławowi Kuplińskiemu. Pani przewodnicząca, panie starosto, no tak naprawdę zostałem sprowokowany pana wypowiedzią, jeśli chodzi o sposób dofinansowania tego wniosku, który został, no jak pan sam stwierdził, złożony. Otóż z pana wypowiedzi wynika jednoznacznie, że ponieważ on jest no, wielką inwestycją, ona ma duży koszt, no to nie otrzymaliśmy
dofinansowania. No ja chcę powiedzieć, jak sama nazwa mówi, te tarcze, które są rządowe, to są dofinansowania. To nie są sfinansowania inwestycji lokalnych, tylko dofinansowania do inwestycji lokalnych. My składaliśmy na blok operacyjny, tak jak pan powiedział, RAWA składała na blok operacyjny, Opoczno składało na blok operacyjny i jakieś miliony złotych dostali. Gdybyśmy my dostali, no nie powiem, że te 40 milionów, ale powiedzmy, nie wiem, 5-10, to problem byłby po naszej stronie jako Rady Powiatu, skąd znaleźć resztę i czy w ogóle robimy takie przedsięwzięcie w szpitalu. A jeśli będzie takie nastawienie zarządu, że no mamy przewymiarowany wartościowo, nie wiem, kosztowo nasz blok operacyjny, no to my nigdy nie dostaniemy sfinansowania. Przecież te tarcze są dofinansowaniem. To już jest szósta tarcza czy któraś i tak na dobrą sprawę my na tą chwilę nie otrzymaliśmy na służbę zdrowia w drugim roku COVID-u nic. Owszem, dostajemy coś tam od wojewody, dostajemy coś tam od marszałka, bo rzeczywiście jakaś ta drobna pomoc jest i za nią jesteśmy wdzięczni, ale miliony złotych przechodzą nam koło nosa. A może warto byłoby właśnie zrezygnować z innych jakichś tam drobnych elementów, a skupić się na tym, co jest dzisiaj istotne, a istotna jest rzeczywiście inwestycja w służbę zdrowia. No bo mnie zadziwił pański głos. No z niego wynika, że no nie dostaliśmy dlatego, bo był za duży wniosek. No to przepraszam, to nie jest, jeszcze raz powtarzam, sfinansowanie inwestycji, tylko dofinansowanie do inwestycji. Nie wiem, może lobowania zabrakło, może, nie wiem, zainteresowania się naszym wnioskiem zabrakło, żeby gdzieś tam powiedzieć komuś, że owszem, mamy wniosek, bo inwestycja jest tyle warta, ale my zadowolimy się każdą kwotą, która do nas wpłynie jako kwota dofinansowania. Ja naprawdę zachęcam do baczniejszego przyjrzenia się, jak składamy wniosek, jak dalej postępujemy, bo uważam, że na tą chwilę żeśmy zaniechali sprawy i to bardzo mocno. Szpital w Rawie jest szpitalem dużo mniejszym, jest szpitalem tak naprawdę w połowie czy nawet większych procentach prywatnym, tam następuje ta transformacja w drugą stronę, ale no, jeśli oni dostali prawie 10 milionów, no to ja jestem zdumiony, że my nie dostaliśmy nic. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Ad vocem pan Mariusz Stępek. Nie tyle ad vocem, co bardziej w kwestii uzupełnienia, bo tak się złożyło, że miałem okazję dosyć szczegółowo z jednego z ostatnich naborów przejrzeć listę projektów, które są finansowane w ramach tej tarczy. I powiem tak, że powiat tomaszowski, ale nie tylko jako samorząd, jako jednostka administracyjna, ale też panie Mariuszu, mamy problem, nie słyszymy pana. Halo, halo, panie Mariuszu. Panie Mariuszu Strzępek, nie słyszymy pana. Brakło internetu. Drodzy państwo, spróbujemy się połączyć z panem Strzępkiem. Jeśli nie będzie kontynuacji, to będziemy procedować dalej. Właśnie nie słyszymy pana. Jasne. Szanowni państwo, jest jakiś problem z komputerem. Minuta na zresetowanie, chyba że ogłosimy jakąś przerwę. Wolałabym tego nie robić z uwagi na to, że jest razem z nami pan prezes Wiesław Chudzik. Jeśli wyczerpiemy problematykę COVID-u i problematykę, którą nam tutaj prezentuje pan prezes, to podziękujemy panu, nie będziemy pana męczyć dłużej. Dlatego też wolałabym bez przerwy. Może tak, czy ktoś z państwa radnych w kwestii tego punktu, w którym procedujemy,
w którym dyskutujemy, chce zabrać głos, to pana Strzępka byśmy za chwilę. Widzę, że jest chętny pan Piotr Kagankiewicz. Proszę, panie Piotrze. Ja chciałem może tyle, co panu prezesowi jest bardzo trudno się chwalić, ale chcę powiedzieć, szanowni państwo, że szpital w Tomaszowie, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em, tak to kolokwialnie nazwę, jest jednym z najbardziej podstawowych i wiodących szpitali. Świadczy o tym ilość łóżek, bo jeżeli państwo, my mamy około 180 łóżek, mówię też z tymi psychiatrycznymi, to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest około, troszkę mniej, ale między 8 a 10% łóżek w całym województwie. Także na 35 szpitali, no jednak 1/10 jest w Tomaszowie i tu chylę czoła, bo podjęcie się takiego wyzwania w takich rozmiarach. I nie chcę tu mówić, że na ochotnika bądź nie na ochotnika, bo pewnie trochę na ochotnika, trochę z przymusu. Niemniej jednak szpital w Tomaszowie jest postrzegany, że temu zadaniu jakby daje radę. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że szanowni państwo, w przyszłości pewnie będą bardziej zauważane szpitale, które w pandemii się sprawdziły, niż te, które w walce z pandemią nie uczestniczyły. To jest tak też nawiązanie do tego wniosku. Skoro nie składamy wniosku, bo mówimy, że jest za duży, no to trudno, żebyśmy te pieniądze dostali. A mówię, postrzeganie szpitala na tą chwilę jest postrzeganiem bardzo pozytywnym. Władz wojewódzkich, czy to samorządu wojewódzkiego, czy też wojewody. I nie ukrywam, że ten moment trzeba wykorzystywać, gdyż ten moment się może już nie powtórzyć. Łatwo się podetknąć i złą opinię zepsuć. A bez pieniędzy przy okazji dofinansowania konkurencji w koło może być coraz trudniej. Dlatego tu wielkie uznania dla załogi przede wszystkim, która faktycznie dzisiaj ze stanowisk pracy nie ucieka, stoi na wysokości zadania i pomaga naszym pacjentom, patrz, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. Panie prezesie, proszę przekazać ukłony od radnych i podziękowania za tą walkę, gdyż wiemy, jak jest ciężko, no, natomiast warto ich też pochwalić i powiedzieć, że radni powiatowi to widzą, ich wysiłek i trud wkładany bądź co bądź, już nie mówię w uzdrowienia, ale często gęsto w ratowanie życia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, nie mam sygnału w dalszym ciągu od radnego pana Mariusza Strzępka, a zatem pytam państwa, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać pytanie bądź podzielić się refleksją czy informacją w kwestii tego punktu, nad którym procedujemy, a mianowicie informacja o sytuacji pandemicznej w powiecie tomaszowskim. Dziękuję, nie widzę chętnych, a zatem drodzy państwo, pozwólcie, że proszę uprzejmie. Proszę pan prezes Wiesław Chudzik zgłaszać się jeszcze, bardzo proszę. Chciałem podziękować radnym za te słowa otuchy wyrażone przez pana dyrektora Kagankiewicza. Powiem, że jeśli chodzi o pracowników, to naprawdę bardzo ciężko pracują i czy są doceniani. Myślę, że w miarę to, co możemy z własnej strony, jeśli chodzi o ten dodatek dla medyka, także i nie tylko, bo są pewne grupy, które przez NFZ, że tak powiem, nie są dodatkowo wynagradzane. My to z własnej, że tak powiem, puli te osoby, na przykład salowe, czy sanitariusze czy sekretarki, dodatkowo, że tak powiem, wynagradzamy. I powiem jeszcze jedną rzecz, że nie mamy się czego powstydzić, bo powiem, że jeśli chodzi o leczenie chorych, to w sumie wszystkie stosujemy środki, co stosują, że tak powiem, najlepsze kliniki, czy to w województwie, czy w Polsce. I dlatego też wydaje mi się, że te metody leczenia, które
są stosowane w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, nie odbiegają od metod leczenia, które są stosowane na terenie Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za pana obecność. Mam świadomość, że kolejna godzina pracy jest to dla pana. I ponieważ kolejny punkt to punkt zupełnie z innej dziedziny, to ja już panu w imieniu wszystkich radnych oraz innych biorących udział w dzisiejszej sesji dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i myślę, że pora na odpoczynek. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję.